Dziękuję bardzo. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, my mamy normalne państwo, my mamy w tym kraju nienormalną opozycję. Po głosach, które słyszałam od posłanek z lewej strony, mam wrażenie, że panie mają jedną receptę na wszystkie programy i wszystkie wyzwania społeczne w naszym kraju dla osób niepełnosprawnych, dla pomocy rodzinom, dla rodzin wielodzietnych. Tą receptą jest totalna aborcja. Natomiast kompletnie zapominają państwo, że mamy też, że jest wazektomia, która też jest dostępna. I tutaj słowo dla panów posłów. Panowie posłowie, zadecydujcie o sobie, nie o kobietach, o sobie. Wazektomia jest też dostępna. Dlatego ja, jako lekarz, bardzo doskonale rozumiem, jak ważna jest informacja, kiedy przyjmuję pacjenta w gabinecie, pacjentkę w gabinecie, jak ważna jest informacja do ordynacji chociażby leków i zleceń diagnostycznych o właśnie o ciąży, bo decydujemy wtedy i o kobiecie, ale też decydujemy o dziecku, o dwóch osobach. Dlatego zwracam się tutaj też do posłów i posłanek z lewej strony. Nie majstrujcie, panie, panowie, swoją propagandą przy życiu i zdrowiu kobiet i dzieci, bo wasza propaganda może zabijać. Pani nie próbujcie ograniczać też lekarzy w ich pracy, nie odbierajcie nam narzędzi i kluczowych informacji do naszej pracy. I mam pytanie tylko pani jeszcze... Pani poseł, przedłuża pani. Pani poseł...